porozmawiajmy o smartwatchach. No ja jestem fanem smartwatchy i używam ich od jakiegoś czasu, natomiast to nie jest tak, że ja uważam, że to jest super produkt, który będzie bardzo popularny, no bo to widać, że generalnie ludzie tego raczej nie kupują. I ja doskonale rozumiem dlaczego. Po pierwsze dlatego, że te systemy operacyjne na tych smartwatchach, czy to jest Apple, czy to jest Android, nieważne, czy to jest Tizen Samsunga, one są jeszcze strasznie niedorobione, w sensie takim, że jeszcze troszkę wody w Wiśle musi upłynąć, zanim one faktycznie będą już na takim poziomie intuicyjności i pomagania człowiekowi, a nie denerwowania go, żeby to mogło wpłynąć na sprzedaż masową smartwatchy. Druga sprawa, która stoi bardzo poważnie na drodze do bycia masowymi jak gdyby gadżetami, no to jest jednak długość życia baterii, w sensie no ile czasu bateria trzyma w tych zegarkach. No w większości wypadków to jest jeden dzień, no może dwa. I to jest stanowczo za mało, w sensie ludzie jako ludzie na świecie nie potrzebują kolejnej rzeczy, którą trzeba codziennie ładować, już muszą ładować smartfony. Także z mojego punktu widzenia w smartwatchach przełomem będzie moment, w którym powstanie zegarek no, na tak otwartej platformie, powiedzmy, jeśli chodzi o aplikacje jak Android Wear albo jak WatchOS Apple'a, i będzie to zegarek, który będzie trzymał na baterii tydzień, tak? Bez żadnego tam włączania, wygaszania ekranu i gestów jakichś i tak dalej, tylko po prostu to będzie tydzień, niezależnie od tego, co się z nim robi. No to jakiego smartwatcha wybrać? A to zależy od tego, do czego go będziecie używać. Cześć. A to był dom, w którym kiedyś Irena Krzywicka mieszkała. Ha? No więc jakiego tego smartwatcha wybrać? No jeżeli jakoś tak przynajmniej na pół poważnie uprawiasz jakiś sport i GPS tracking ma dla ciebie znaczenie i funkcje sportowe mają dla ciebie znaczenie, to ja polecam o, coś takiego. Czyli jakiś zegarek smartwatch Garmina. Ja miałem trzy w sumie. Miałem Garmina Vivofita, później Fenixa 3. Teraz mam Fenixa 5X. Jestem bardzo z nich zadowolony. Z każdego byłem. Dwie podstawowe cechy. One wszystkie mają świetne funkcje sportowe. Naprawdę rewelacyjne. To nie ma się do czego przyczepić. I one wszystkie świetnie trzymają na baterii. Tak w okolicy tygodnia, czasami nawet dłużej, zależnie od tego, co tam z tymi zegarkami robicie, jaką tarczę zegarka sobie ustawicie, jak silne podświetlenie, czy automatyczne, czy nie, i takie różne rzeczy. Ale to i tak kasuje wszystkie smartwatche z Android Wearem, Tizenem i tak dalej, które Apple Watcha też to kasuje. Wszystkie te zegarki to tak jeden dzień i trzeba je ładować. A tu przynajmniej tydzień. Jest to
powstaje podkłady? Tak, to jest taka maszyna, bardzo długa, która przyjechała i z jednej strony tam stoją, widzisz, tam są z tyłu nowe podkłady, a tu, zobacz, a tutaj są stare, które zostały zdjęte z torów, a tam, widzisz, jest taka maszynka, która sobie jedzie i ona będzie zdejmowała podkłady i tutaj je wrzucała na ten wagon. Ale fajnie, idziemy zobaczyć? Tak, oni się zawieszają i zeskakują. No właśnie, tu pracownicy się zawieszają i zeskakują. Podobnie oni wskakują. Tak. To mają taką, takie stebelki mają i ciap, 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 ciap. Dokładnie tak właśnie robią. Wciapują. Jest koła świni. Dobra. Duże koło. To jest ta inka, w której jesteśmy w Gdańsku. Normalnie za każdym razem jak tu jestem, to się zastanawiam, dlaczego ci ludzie nie są z tymi samochodami w pracy? Że co, że trzymają tu samochód, a do pracy jadą metrem, tak? To jest bardzo dobre. To jest bardzo spokojne. No właśnie, to jest dowód na to, że Piotr ciągle pije piwo, pije alkohol w ciągu dnia pracy. O. Chciałbym powiedzieć oficjalnie, że w tym momencie w pracy nie jestem. Bo ja teraz nagrywam taki odcinek na temat smartwatchy. Smartwatchy. Tak, taki mądry zegarek. Tak. I zasadniczo mam jedno pytanie do was. Nie wiem, poprosił o dwie odpowiedzi. Słucham. Tak. Czy w ogóle jest sens nosić smartwatchy, waszym zdaniem? Nie. Wiesz co? Dla mnie jest to o tyle pytanie, na które mi ciężko odpowiedzieć, że ja już od lat nie noszę zegarka. Nie chciałbym mieć na ręku, że nagle przyszedł, ktoś mi coś znajdował na Facebooku, albo dostanie wiadomość. Wydaje mi się, że nie jest mi to potrzebne. Ale kwestie sportowe? Dla mnie. Wiesz co, kwestie takie sportowe, typu gdybym miał jakiś bardzo dobry zegarek, który, nie wiem, mierzyłby mi tętno, mierzył to, ile przejdę. Tak, ja ze smartu też to przyszedł. No to popatrzę, potem bardziej na to. Im częściej będziemy oglądać się na różne komórki, się zbyt często oglądamy, to jeszcze w sensie, że oglądamy komórkę za często, tak? No tak, tak. A dlaczego uważasz, że to jest złe? Odwraca to uwagę od kontaktów bezpośrednich, międzyludzkich i obniża, tak powiem, jakość kontaktów. Ewenementem staje się właśnie jakby nie event na fejsie, tylko to jak się spotkasz z kimś bezpośrednio w rzeczywistości, a to już jest. Czyli dla ciebie smartwatch to jest zbyt dużo technologii? Tak, to jest coś, co generalnie jakby będzie powodowało, że ludzie będą częściej jakby i szybciej jakby spoglądać, że tak powiem, na to, co się dzieje, niż jakby musieli sięgnąć po komórkę, po tableta i tak dalej. To spowoduje, że generalnie rzecz biorąc będą coraz więcej czasu tym spędzać. Sportowych rzeczy, to nie mam pojęcia, bo nie używałem. Też się zastanawiam po cholerę generalnie, na przykład ci jest to tętno. A to ja mogę odpowiedzieć, bo ja mam doświadczenie, bo ja już od paru lat mam zegarek, który takie tętno spoczynkowe mierzy. Na początku też mi się wydawało, że... Czekaj, to ja ciebie nagram. A no właśnie, to nagraj mnie. Więc na początku myślałem, że to pchi jakiś tam po prostu gadżet i nic z tego. I na przykład... Daje to całkiem użyteczne tak naprawdę informacje, bo to nie jest tam monitoring non-stop, bo ten zegarek zdech wtedy bardzo szybko, ale to jest tam już nie pamiętam, czy pół godziny mierzy ten, no albo w sytuacjach, w których się ten nadgarstek zaczyna bardziej ruszać, czy jakoś tam. I na przykład ja zauważyłem, znaczy ja zauważam momenty dnia, w których jestem zestresowany, mimo że nie odczuwam tak, w sensie nie czuję się świadomie zestresowany. Zauważyłem, że bardzo często mam coś takiego w środę.
no w środę jak muszę przyjechać do was na lunch, tak, nie? Ale rano też na przykład, jak się zbieram do pracy. Nie? Już na tyle mam to automatycznie wszystko zrobione, że nie zdawałem sobie z tego sprawy, a ja na przykład normalnie mam tętno spoczynkowe tam w okolicach, nie wiem, 60 powiedzmy, a nagle rano się okazuje, że 120. Jak masz normalne poranne czynności? Tak, ja się po prostu zbieram, przygotowuję się, robię śniadanie i tak dalej. I to jest dowód na to, że jakoś tam gdzieś tam podświadomie ten stres, że muszę być na konkretną godzinę w konkretnym miejscu i że zaczynam myśleć o pewnych rzeczach, które się w ciągu dnia będą działy i niestety nie wszystkie z tych rzeczy są sympatyczne i fajne i takie, o których ja marzę, żeby codziennie to robić, że to wpływa jakoś. I ja sobie, ale to nie jest tak, że, bo czasami się jesteś zestresowany i czujesz ten stres, tak? Że wiesz, o kurna, a to tak, wiesz, na zasadzie, o kurde, 120? Wow, nie? Na tej zasadzie. Więc to się może przydawać. A poza tym... Ale no i co? Do czego to ci jest potrzebne, do tego, żeby sobie zdać sprawę, że jesteś rano... Zdałem sobie tego sprawę i na przykład zacząłem wstawać o 20 minut wcześniej, po to, żeby sobie dać trochę więcej czasu. I wpłynęło to na zmianę? Tak. Tak? Tak. No, to ciekawe. Ja prawdopodobnie po prostu miałem za bardzo to wszystko wyliczone co do... Natomiast na przykład liczenie kroków to jest zupełnie jakiś bullshit. Znaczy ja nawet uważam, że to jest coś złego, w sensie liczenie kroków daje poczucie aktywności ludziom, którzy się de facto nie ruszają, tak? W sensie takim, że zrobienie tych 10 tysięcy kroków nie zrobi żadnej różnicy na twoim zdrowiu za bardzo. No trochę zdrowie, nie, jak się w ogóle nie ruszasz, a zaczniesz spacerować. No, ale to jest trochę tak, że ludziom piknie, o zrobiłeś 10 tysięcy kroków i oni idą na Happy Meala czy tam na kebab właśnie, albo sobie kupują ciastko, mówią, o, zapracowałem na to. Ale nie zapracowałeś, bo spaliłeś 200 kalorii, tak? Tylko, a to ciastko będzie miał 1000. Nie wiem, jak to panu teraz postawić, czy to musi stać tu? To panowie, jaki smartwatch należy wybrać? Nie mam żadnego pojęcia. Żaden, nie należy wybierać żadnych smartwatch. Życie bez smartwatcha. Jako totalny laik. No to mnie się podoba, mnie się podobają tak z wyglądu oczywiście. Garminy. Albo Suunto? Suunto, są takie. Tak. Jeżeli ten sport nie ma aż takiego dla was znaczenia, no to wtedy bardziej bym sugerował nawet nie tyle co smartwatcha, to co wybrać jakąś taką smart opaskę. I na przykład jest coś takiego, co Xiaomi zrobiło, co się nazywa Mi Band 2. I to jest coś, co kosztuje kilkaset złotych na Allegro. Ale podstawowe jak gdyby informacje na temat tego, ile się ruszacie w ciągu dnia, ile robicie kroków, jakieś tam podstawowe powiadomienia z telefonu, to wszystko ta opaska ma. Działa na baterii bardzo długo, bo chyba ze 2 tygodnie. Można jej nie ładować i to jest super, bo mówiłem, że ta bateria to jest kluczowa sprawa. No, także coś takiego właśnie, taką smart opaskę. Dziś rano 8 km. I tak sobie myślę, że strasznie jeszcze polaryzujące są te smartwatche, prawda? Ja mówię, że to super, że to pomaga w produktywności i że bomba. Moi wczorajsi rozmówcy powiedzieli, że absolutnie nie, że w ogóle nie wiadomo po co, że słabo, że ta technologia, to za dużo jej będzie w życiu ze smartwatchami i tak dalej. Moim zdaniem w ogóle dopóki te smartwatche takie popularne nie będą chodziły na baterii tydzień, no to też to masowość pewna nie zostanie osiągnięta. No jestem ciekaw, jak się rozwinie ten rynek smartwatchy. No ja na nim już jestem. Na razie. Teraz już nic nie da się zmienić, nic. To co kiedyś przyjemne, dzisiaj z niego brwi. Długa seria pomyłek, ofiary się. Teraz już nic nie da się zmienić, nie.
Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.